Witam Państwa bardzo serdecznie na tej konferencji prasowej, podczas której, drodzy Państwo, zostanie podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym a Komendą Powiatową Policji. Jest to związane z nowymi, dodatkowymi, ponadnormatywnymi patrolami, jeżeli chodzi o naszą policję. Drodzy Państwo, tak jak tutaj jesteśmy wszyscy obecni na tej konferencji, ale trzeba powiedzieć na wprost, zarówno Zarząd Powiatu, jak i Rada Powiatu Tomaszowskiego, jak i również tutaj Komenda Powiatowa Policji, to są te organy, to są te instytucje, które przede wszystkim na swoim pierwszym miejscu mają te wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Bezpieczeństwa mieszkańców zarówno tych, którzy mieszkają w mieście Tomaszów Mazowiecki, jak i też w poszczególnych gminach naszego powiatu. To bezpieczeństwo, proszę Państwa, trzeba nieustannie pielęgnować, dbać o nie i w wyniku takiej dobrej współpracy w przeciągu ostatnich lat możemy powiedzieć, że to bezpieczeństwo jest naprawdę na najwyższym możliwym poziomie, takim, jakim jeszcze nigdy nie było. Cieszymy się, że te działania, wspólne działania przynoszą określone efekty i mieszkańcy naszego powiatu mogą bezpiecznie przemieszczać się, poruszać się po drogach, po ulicach, po chodnikach, ale też tak naprawdę czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o swoją bytność tutaj na terenie naszego powiatu. Drodzy Państwo, na tej dzisiejszej konferencji prasowej wraz ze mną obecni są wicestarosta tomaszowski pan Leszek Ogórek, członek zarządu powiatu tomaszowskiego pani Elżbieta Łojszczyk i oczywiście jest obecny komendant powiatowy naszej policji pan Tomasz Jędrzejczyk.